Zadaszona widownia i scena oraz pełne zaplecze umożliwiające organizację dużych artystycznych wydarzeń. Tak po przebudowie ma wyglądać radomski amfiteatr. Konkurs architektoniczny na opracowanie rozbudowy i przebudowy amfiteatru został właśnie ogłoszony. Dziś rozpoczynamy tak naprawdę realne prace nad tym, aby w przeciągu tych najbliższych 3-4 lat w Radomiu powstał nowoczesny, funkcjonalny obiekt, takim jakim będzie amfiteatr. Dla mnie jest to szczególnie ważne, bo też potrzebujemy takiego obiektu nie tylko dlatego, żeby przeprowadzać duże wydarzenia artystyczne, bo oczywiście będziemy takie wydarzenia organizować w radomskim odnowionym amfiteatrze, ale też to ściśle wiąże się z innym moim zobowiązaniem, ale też ważnym projektem dla naszego miasta, czyli z zorganizowaniem takiego Europejskiego Festiwalu Wolności, który byłby kontynuacją tych wydarzeń, które organizujemy w ramach Radomskiego Czerwca. Zadaniem projektantów będzie opracowanie koncepcji przebudowy widowni, sceny oraz budynku amfiteatru. Na widowni ma być 4,5 tysiąca miejsc siedzących. Całość będzie zadaszona. Projektanci mają uwzględnić także potrzeby budowy punktów gastronomicznych, toalet i miejsc dla wozów transmisyjnych. Z kolei w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr przewidziane są garderoby dla artystów, a także magazyny i pomieszczenia administracyjne. Ma też powstać sala widowiskowa na 300 miejsc oraz kawiarnia.